Cześć! Dzisiaj przygotujemy drożdżówki z serem i rodzynkami. Wegetariańskie jadło. Zawijane drożdżówki z serem i rodzynkami. Najlepiej smakują jeszcze ciepłe, posypane cukrem pudrem lub oblane lukrem. Do wykonania drożdżówek będziemy potrzebować 1,5 godziny, dobry ostry nóż oraz sporą deskę do krojenia. Okej, zabieram się do pracy. Odmierzam 100 g masła i rozpuszczam je w rondelku. Do drugiego garnuszka wlewam 250 ml mleka sojowego i wsypuję 70 g cukru. Mieszam i rozpuszczam cukier. Podgrzewam mleko sojowe do temperatury ludzkiego ciała. Odważam 35 g drożdży i wrzucam je do mleka. Mieszam, aż drożdże się rozpuszczą. Przesiewam 500 g mąki pszennej i dodaję do niej 3 żółtka. Do ciasta warto jest dodać szczyptę soli. Robimy to po to, żeby wyrównać bilans smakowy, pomimo tego, że planujemy zrobić słodkie ciasto lub placek. Także dosypuję odrobinę soli. Mam tu akurat sukodawską, która jest jedną z najlepszych jakościowo soli. Do miski będziemy dolewać płyny, czyli nasz zaczyn drożdżowy oraz rozpuszczone masło. Trzeba tylko pamiętać, że żeby ciasto nam wyrosło, nie możemy zaparzyć drożdży, czyli nie możemy po prostu ich zabić. Jeżeli zalejemy gorącym masłem nasz zaczyn drożdżowy, to drożdże umrą i ciasto nie wyrośnie. Dlatego masło rozpuszczałem na początku, żeby w czasie przygotowania ciasta ono mogło lekko przestygnąć. Dolewamy rozpuszczone masło, ale chłodne. Na początku mieszam ciasto łyżką drewnianą, natomiast gdy ono będzie już takiej zwartej konsystencji, będę urabiał ciasto rękoma. Żeby łatwiej urobić ciasto rękoma, warto posmarować dłonie oliwą, wtedy ciasto nie kleje się tak do dłoni. Wyrabiam ciasto rękoma tak długo, aż konsystencja tego ciasta będzie jednolita. Gdy mam ciasto już gotowe, robię z ciasta ładną kulkę, obsypuję je mąką z każdej strony, wkładam do miski, przykrywam miskę szmatką. Miska z ciastem będzie sobie leżała, odpoczywała w ciepłym miejscu do czasu, aż skończę robić farsz. Jest to niezbyt długi czas, ale teraz ciasto nie musi długo odpoczywać. Ono będzie rosło, jak już drożdżówki będą zrobione. Wtedy one faktycznie, te drożdże, zbudują taką fajną strukturę glutenową, która nada temu ciastu taką puszystość. Nasze ciasto sobie odpoczywa, a ja przygotuję serek. Do miski wkładam twarożek, wlewam śmietankę, wbijam jedno żółtko oraz dosypuję cukier waniliowy. Wstępnie mieszam i biorę się za dokładne umycie pomarańczy. Ścieram skórkę z pomarańczy na tarce oraz wrzucam ją do naszego serka. Dorzucam jeszcze rodzynek i dokładnie mieszam. Nasz serek jest zrobiony. Zacznę formować drożdżówki. Robię to w ten sposób, że posypuję stół mąką, wyciągam delikatnie nasze ciasto na stół, rozgniatam na początku ciasto rękoma delikatnie i biorę wałek i wałkuję je. Na początku zawsze wyjdzie okrąg, ale docelowo staram się, żeby ten kształt naszego ciasta wyszedł jak najbardziej prostokątny, gdyż przy zawijaniu te narożniki będą mniejsze po prostu, mniej będzie ciasta bez nadzienia. Gdy ciasto już jest mniej więcej rozwałkowane na grubość 0,5 cm, tak mniej więcej, smaruję je naszym serkiem. Wykładam serek, rozprowadzam go po całej powierzchni oraz delikatnie zwijam nasze ciasto. Fajnie jest też je lekko przerolować, żeby ono dobrze się ułożyło, żeby ten ser tam fajnie się rozprowadził po środku. Przekładam rulon na deskę do krojenia i
pchnę rulon na takie około centymetrowe paski. Te paski to będą już nasze docelowe drożdżówki. Układam je na blachę do pieczenia wysmarowaną masłem i posypaną mąką i zostawiam je tak na tej blaszce około pół godziny. One sobie fajnie podrosną i po pół godziny wkładam drożdżówki do piekarnika rozgrzanego do około 180 stopni. Pieczemy około 25 minut do czasu, aż nasze drożdżówki się fajnie zarumienią. Nasze drożdżówki są gotowe. Smacznego!